Blisko 2 tygodnie temu do Kołobrzegu przyjechało 47 podopiecznych z Domu Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Ukrainy. Wszyscy trafili do Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Anna Bańkowska poinformowała o zakończonych rozmowach ze stroną niemiecką dotyczącą przetransportowania wszystkich podopiecznych do ośrodka w Nadrenii. Transport odbędzie się w środę rano. Udział w nim weźmie 16 karetek. Będzie on zorganizowany wespół z niemieckim Czerwonym Krzyżem, z którymi za chwilę z przedstawicielami się spotkamy i będą jeszcze raz mogli obejrzeć stan dzieci, aby odpowiednio dobrać transport dla każdego pacjenta, bo przypomnę, mamy 32 osoby leżące i one wymagają specjalistycznego sprzętu, aby bezpiecznie dowieźć do ośrodka Bethel w Bielefeld w Niemczech, tam gdzie będzie ich miejsce. Do ośrodka w Niemczech pojadą także ci podopieczni, którzy trafili do Łukęcina, łącznie 111 osób. Cała grupa chciałaby być razem, tak jak to było na Ukrainie, i takie warunki będą mieli zapewnione przez organizację Bethel w Bielefeld w kraju północnej Nadrenii i Westfalii. Organizacja, która będzie gościła tak długo, jak trzeba będzie, jak nas zapewniła pani dyrektor organizacji Bethel, tak długo, jak będzie trzeba, zapewnią im dobre warunki, nie tylko pobytowe, ale także rehabilitacji. Co najważniejsze, z podopiecznymi pojadą także ich opiekunki i tam zostaną zatrudnione. Co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia także kondycji psychicznej tych pań, które przyjechały tutaj z dziećmi jako konwojentki do ewakuacji. Tam będą miały zapewnione one również warunki edukacji dla swoich dzieci, bo kilka pań przyjechało ze swoimi dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Cała operacja dotycząca przetransportowania podopiecznych z Ukrainy możliwa jest dzięki współpracy polskiego oraz niemieckiego Czerwonego Krzyża. Myślę, że uda nam się to zrobić z taką logistyką, że na apel i wyznaczenie przez niemiecki Czerwony Krzyż punktów, skąd ruszą karetki, w zależności od tego, ile ich będzie potrzebnych, większe takie grupowe transporty humanitarne, w jeden dzień tutaj zostaną zebrane i myślę, że przy tej logistyce, jaka tutaj infrastrukturze występuje, uda się w ciągu godziny, półtora tych uczestników w Słoneczku dobrze ulokować w odpowiednich samochodach i przetransportować do Bielefeld. W Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko cały czas przebywa 20 osób z Ukrainy, to kobiety z dziećmi. Całą konferencję nadamy po wydarzeniach dnia.